różowe okulary. Hej kochani, dzisiaj będzie bardzo taniecznie, bo razem z dziewczynami nauczymy się choreografii, którą nasza choreografka Daria przygotowała wraz ze mną. Będę uczyć dziewczyny tańczyć do bardzo fajnej piosenki, bardzo hip-hopowy taniec i zostańcie z nami koniecznie. Zobaczcie. Dlaczego, Gefi, wybrałaś tą piosenkę? A wybrałam tą piosenkę, ponieważ chciałam coś hip-hopowego, coś skocznego, coś, przy czym można będzie się super ruszać, takie energiczne ruchy, takie, które ja uwielbiam. No i ta piosenka w sumie gdzieś ją podsłuchałam i stwierdziłam, dobra, to jest ta piosenka i do tej piosenki będziemy tańczyć, bo mi się bardzo podoba. Lecimy dalej, kochani. Muzykę znacie, więc możemy uczyć się teraz kroków. Lewa noga idzie przez tył, lewa, prawa, lewa. Ręce w kołem. Hop i hop. Następny. Wyrzucamy prawą nogę po skosie. Ręce hop, wyrzucamy do przodu. Następny. Łączymy, schodzimy w dół jak najniżej. Raz, dwa, trzy. Czyli do sobie do jak robisz pół, bom i tak jest. Teraz. Lewa noga w tupie, prawa ręka do przodu. Dobrze. W zasadzie to było kierunek. Teraz. Co prawda skończyłyśmy prawą nogą, ale ona ponownie idzie w prawą stronę. Hop, la, hop. Czyli będą prawa i lewa. Ręce, prawa i w dół po skosie lewa. Połączmy z nogami, sam ten ruch. 5, 6, 7 i prawo, lewo, prawo. Aha, jeszcze raz będziemy tak, tak, tak. Tak jest. Jak robimy prawo, jest prawa noga. Jak robimy lewo, podnoszę lewą nogę i na... Kiedy idę znowu w prawo ręce, lewa noga się przyszła. Czyli jeszcze raz, skończyłyśmy tu, tam, 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 raz i dwa. Czyli nogi sobie balansują, nogi sobie balansują, jeżeli nie potrafimy zrobić fali, same nogi. A ręka powoli przechodzi do przodu. Na dwa, tak? Hop i hop. Slide i hop. Na skok, łapiemy się za szeroki portfel. Ja szerokich nie mam, Julka ma, nie wiem, wy macie, więc łapiemy się jak ziomale. Za skok. Ale też tu? Tak, tutaj. Przy udach. Jak w sumie zakieszenie takie luźne. Na plie, czyli na dwóch kolanach, korpusem dostawiam prawą nogę do lewej. Ok. 5, 6, 7 i raz i dwa, 3 i 4. Larym pam pom, larym pam pom. Mi się slide hop, na skok, no i hop. Teraz są takie funky skoczki. Nogi będą szły na boki. Pum, 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 pum. A my sobie. 5, 6, 7, raz, dwa, trzy, cztery, 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 cztery. Po skoczkach krzyżujemy lewą nogę z przodu, na bank się znowu, hop, hop, do tego dokładam ławkę. Strzepujemy dwa razy górę. Łupiec ramienia. Dobra, lecimy. Krzyżujemy lewą nogę i hopla. 5, 6, 7 i bum, bum, bum. Dalej. Niską nogę, ten ruch już znacie. Można dać ręce tu, można puścić je, można ręce trochę śmirować. Został nam ostatni element choreografii. Jest on bardzo trudny, więc proponuję dla zaawansowanych tancerzy, czyli dla osób, które się po prostu lepiej w tańcu czują, proponuję ten ruch, z którego się za chwilę nauczymy, a jeżeli nie chcecie się tego nauczyć, to możecie po prostu po tym momencie improwizować. Improwizacja, kreatywność. Czyli możecie sobie na przykład balansować, dziewczyny, pokażcie jak balansujemy. Można na złączonych nogach. Pum, 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 pum. Łapki sobie. Na otwartych nogach to samo.
Można kopnąć do przodu, hej, do przodu, do przodu, hej, do przodu i do tyłu. Pom, pom. Ok, czyli można sobie pobansować, bo improwizować i poimprezować. Element extend, czyli rozszerzony. Mieści się w czwórce jednej. Jest ultra giga super szybki. Lewa noga w dół. Zabieram force rękami, żeby móc się obrócić. Dokładam prawe kolano, ale ciężar cały czas jest na lewej nogi. W zwolnionym tempie będzie to zrobić. Ciężko bardzo zrobić, ale próbujemy. Hop. Idę, 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 idę. Wow, na i, czyli raz, dwa, trzy. Raz i, dwa i trzy. I odkładam prawą nogę, a na cztery, uwaga, werble. Choreografię, którą przed chwilą tutaj zatańczyłyśmy, znajdziecie na naszym Instagramie. My trzy oficjalnie polecamy. Zostawcie koniecznie łapkę w górę. Jeżeli jesteście z tego filmiku, to komentujcie ten filmik na Instagramie. Dziękujemy! Mamy nadzieję, że układ Wam się podoba i piszcie w komentarzach na dole, czy faktycznie tak jest i czy może się go nauczyliście. I subskrybujcie kanał. I tańczcie razem z nami. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Zapraszamy do zasubskrybowania tego kanału, polubienia filmu. A jeżeli szukacie naszych koszulek, bluz lub gadżetów my trzy, to koniecznie odwiedźcie nasz sklep internetowy, a link w opisie.